Cześć, ja jestem Kuba, a to jest Dogrywka. Program, który pokazuje futbol od innej strony. A w dzisiejszym odcinku zobaczycie m.in. dlaczego trzeba uważać na to, na czym się siada. Jak pewnie większość z Was wie, posadzenie 4 liter na piłce grozi, że stanie się ona tak zwanym jajem. Wie o tym też na pewno trener angielskiego Leeds United, dlatego postanowił usiąść zupełnie gdzie indziej. Ale nie spodziewa się, że jeden ze współpracowników podłożył mu w międzyczasie świnie. Bielsa resumes his position on the water cooler and scolds him. W życiu trzeba na siebie bardzo uważać, szczególnie teraz, gdy naszą uwagę tak bardzo przyciągają telefony. Przekonał się o tym ostatnio zawodnik Barcelony, Gerard Piqué, który wychodząc z klubowego autokaru zapewne odpisywał na SMS-a do swojej żony Shakiry i zaliczył małą wpadkę. Ale uważać na siebie muszą również dziennikarze sportowi, co nie tak dawno wam pokazywałem. Jednak tym razem dziennikarzowi zaleźć za skórę postanowili nie kibice, a zawodnicy. Podczas treningu Manchester United jeden z zawodników, a konkretnie Marcus Rashford, postanowił strzelić piłką wprost w dziennikarza, który akurat nagrywał setkę. Dziennikarz jednak w porę odsunął się z toru lotu piłki. Tyle szczęścia nie miał argentyński zawodnik polskiego pochodzenia Paulo Dybala, który podczas rozgrzewki swojego klubu dostał piłką wprost od Wojtka Szczęsnego. Wojtek pewnie postanowił ukarać go za to, że nie gra w naszej reprezentacji, przez co Dybala chwilę leżał na murawie, zwijając się z bólu. Jednak po chwili się podniósł, a Wojtek ucałował go w bolące miejsce i sprawa szybko rozeszła się po kościach. Aby Wojtek znalazł się w tym miejscu, w którym gra teraz, od najmłodszych lat musiał ciężko trenować. Co jednak zrobić z dzieciakami, które nie przejawiają chęci do ciężkich treningów? Na szczęście są rodzice, którzy potrafią im pomóc. Przy dobitce jednak ojciec już pomóc nie mógł, co skończyło się golem. Czasem jednak nie dojdzie nawet do pierwszego strzału, bo zawodnik atakujący na przykład trafi korkiem prosto w ziemię. Jednak o ile po chwili wszyscy wstają z ziemi, gra toczy się dalej, a my możemy się z całej sytuacji pośmiać, to jest wszystko spoko. Niedawno jednak miała miejsce sytuacja identyczna, po której sędzia podyktował rzut karny. I tu pozostaje mały niesmak, bo czy zawodnik nie powinien powiedzieć sędziemu, że sorry, potknąłem się, wcale faulu nie było, grajmy dalej. Ale z drugiej jednak strony obrońcy, gdyby faktycznie go kopnęli, też by się nie domagali tego karnego, mówiąc, że ej, ja go kopnąłem, sędzia, grajmy uczciwie. I chociaż złotego środka fair play pewnie przez długi czas jeszcze nie znajdziemy, to akurat takie sytuacje powinien rozwiązywać system VAR, który nie tak dawno został wprowadzony do większości europejskich rozgrywek. A skoro już jesteśmy przy fair play, zobaczcie jeszcze jedną sytuację, w której zawodnik leży w polu karnym, a stojący koło niego kolega prosi o przerwanie gry, aby można mu było pomóc. Prosi tak długo, aż piłka trafia do niego i ma okazję strzelić bramkę, co skrzętnie wykorzystuje. Na szczęście po wszystkim wraca do swojego leżącego kolegi i dalej stara się mu pomóc. Jak miło zobaczyć sportową, czystą walkę. I to by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że zobaczymy się za tydzień. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz komentarz pod filmem. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie też kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Do zobaczenia!